Cześć, twórca Truck Cup. Na podstawie kroju tej kurtki myśliwskiej z wieloma modyfikacjami została uszyta kurtka typu anorak z grubej bawełny o bardzo gęstym splocie. Szyta bardzo wytrzymałymi nićmi, większość szwów na swoim końcu zabezpieczona jest szwem reglowym. Długość kurtki sięga do końca rozporka w spodniach. Kurtka przeznaczona do noszenia o każdej porze roku i w zależności od organizmu, od aktywności, od warunków atmosferycznych. Pod kurtkę zakładamy odpowiednie warstwy odzieży ocieplającej. Rękawy wszywane skośnie, podobnie jak w tej kurtce. Krój raglanowy zapewnia to dużą swobodę ruchów, nawet gdy pod kurtką mamy grubą warstwę ocieplającą. Tak jak powiedziałem, kurtka szyta jest z bawełny o bardzo gęstym splocie. Bez obawy można usiąść blisko ogniska, by się ogrzać czy też wysuszyć. Bez obaw, że materiał odzieży, syntetyczny materiał, ulegnie stopieniu. I zobaczmy, jak leży na sylwetce. Na rękawach naszyte duże, solidne łaty dwoma szwami równoległymi. Łaty są długie, zaczynają się mniej więcej od nadgarstka i sięgają mniej więcej do połowy ramienia. W rękawach, na dole kurtki i w kapturze ściągacze, dodatkowo w jednym z rękawów nawleczony podwójnie metr paracordu. W jaki sposób taki kawałek paracordu można wykorzystać? Mówiłem już o tym w jednym z poprzednich filmów. Po bokach kurtki rozcięcia miały ułatwiać dostęp do kieszeni w warstwach ocieplających, czy też łatwe, szybkie przybieranie niskich pozycji, ale przy tak szerokim kroju kurtki równie dobrze mogłoby ich nie być, nawet byłoby to lepsze rozwiązanie, odzież w tych miejscach byłaby bardziej odporna na uszkodzenia. Z przodu obszerna, głęboka kieszeń, bardzo szczelnie zamykana, kryta listwą, by taką kieszeń można było łatwo, szybko otworzyć, mając na dłoniach na przykład grube zimowe rękawice, wszyty kawałek paracordu szwem ryglowym. Gdy często chcę sięgać do kieszeni i nie chcę, by przy tym powstawało zbyt wiele hałasu, wtedy na jedną z listw naklejam listwę dodatkową i w ten sposób blokuję zamykanie się kieszeni. Wysoki kołnierz sięgający pod oczy przechodzi w bardzo obszerny kaptur. Bez problemu pod takim kapturem mogę zmieścić grubą zimową czapkę. Całość zamykana na cztery guziki, kryte listwą. Kurtka bardzo praktyczna, mówiłem już, wykonana z bawełny o bardzo gęstym splocie. Mało przewiewna, dodatkowo można taką kurtkę zaimpregnować. Może być przydatna także dla myśliwych, materiał nieszeleszczący. Kurtka wykonana po godzinach na moje specjalne zamówienie w jednej z firm odzieżowych. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.